Pająk z pianina. Czyta Marcin Krzywicki. W pewnym zwyczajnym mieście, przy zdawałoby się zwyczajnej ulicy, stała sobie na pierwszy rzut oka także zupełnie zwyczajna kamienica, która potrafiła jednak tańczyć i śpiewać. Codziennie wieczorem pan konserwator, pogwizdując lub nucąc pod nosem, surowym okiem gospodarza zaglądał do wszystkich sal tej śpiewającej kamienicy, sprawdzając, czy kaloryfery ciepłe, okna zamknięte, a światła pogaszone. Zdarzało się, że szukał on po wszystkich jej zakamarkach, a to drzwi, a to szafy, które mu się akurat gdzieś zapodziały, bo nawet meble i ściany w tej kamienicy potrafiły tańczyć i czasem w tanecznym zapamiętaniu gubiły się i znajdowano je w zupełnie innym miejscu. W jednej z sal stało pianino. Także z pozoru zupełnie zwyczajne, wyszczerzone od ucha do ucha wszystkimi klawiszami swojej klawiatury. Tutaj pan konserwator zwykł kończyć codzienny obchód. Siadał wtedy przy pianinie i grał swoje ulubione melodie. Czasem wesołe, innym razem zaś smutne. Akurat takie, na jakie danego dnia miał nastrój i ochotę. Ale nawet pan konserwator nie wiedział, że w najciemniejszym zakątku tego pianina, między ramą a płytą, do której przykręcone są struny, ktoś mieszkał. Był to różowy pająk, który lubił muzykę i miał marzenia. Marzył on bowiem, by zamieszkać w prawdziwym fortepianie. Tymczasem mieszkał w pianinie i póki co był z tego zadowolony. W dni powszednie do owej śpiewającej kamienicy przychodziły dzieci z całego miasta, a nawet dalszych okolic, żeby uczyć się muzyki, bo to właśnie była szkoła muzyczna. W poniedziałkowe popołudnia do pianina siadała pani w zielonej sukience, akompaniująca dzieciom, które ćwiczyły grę na wiolonczeli. Każdy wtorek gitarzyści grali tarantele, pawany i tańce flamenco. We środy pianino akompaniowało lekcjom śpiewu. We czwartki przychodziły pisklaki, jak pajączek nazywał początkujących skrzypków. W piątki zaś w sali gromadziło się mnóstwo dzieci i przy dźwiękach pianina śpiewały na głosy Odę do radości. Różowy pająk próbował śpiewać razem z nimi, ale jego głos był zbyt cichutki, by dało się go usłyszeć w dziecięcym chórze. Czasami, w soboty, po zmroku, do sali przychodził niewidomy stroiciel. Zawsze ubrany na czarno, więc w ciemności sam prawie niewidzialny. Otwierał on pianino, by sprawdzić młoteczki i nastroić wszystkie struny. Po czym grał pięknie etiudy, nokturny i mazurki Chopina. Kiedy kończył, usypiał pianino, delikatnie zamykając klapę klawiatury. Pajączek także zasypiał wtedy i śniło mu się, że gra w prawdziwej orkiestrze. Zwykle w niedzielę różowy pajączek urządzał sobie wycieczki po całej szkole. Przyglądał się wiszącym na ścianach portretom kompozytorów, zwiedzał instrumenty, badając, jak są zbudowane i jakie wydają dźwięki. Sam także własnoręcznie skonstruował sobie z pajęczych nici skrzypce i gitarę, mandolinę i wiolonczelę, co przeszło mu dość łatwo. A kiedy próbował upleść sobie perkusję i prawie mu się udało, pani sprzątaczka jednym ruchem ręki zniweczyła jego wysiłki i sprzątnęła prawie gotowy zestaw. Lecz największy kłopot miał pajączek z instrumentami dętymi. Bo z pajęczej przędzy trudno upleść saksofon lub choćby i trąbkę. Na instrumentach strunowych wszakże ćwiczył cierpliwie, każdą lekcję powtarzał pilnie. Wiedział bowiem, jaką frajdę przynosi muzyka.
podczas jednej z niedzielnych wycieczek zawędrował kiedyś do harfy w sąsiedniej sali. Jej pudle rezonansowym rozciągnął struny, nastroił je dokładnie i grał sobie późno w noc, aż usnął. Obudziły go wstrząsy i jakieś hałasy. Ktoś przenosił harfę. Dokąd? Dlaczego? Przerażony wyjrzał z instrumentu i zobaczył, że oto harfę, w której spał, przyniesiono na salę sali koncertowej, a z nią tuzin innych. Zagrali wtedy razem koncert na 14 harf. Różowy pajączek był zachwycony koncertem. Obawiał się jednak ponownych przenosin wewnątrz instrumentu. Wyszedł zatem z harf i wszedł do leżącego na scenie kontrabasu, który wydawał się odpowiednio duży, by się nie ruszać. Lecz wtedy właśnie rozpoczął się występ Big Bandu. Pajączek szybko upiódł grube struny i basował tak zapamiętale, że nie zauważył, że kontrabas wraz z całym Big Bandem grając marsza przemaszerował na plac przed szkołą. Tańczyły instrumenty, tańczył dyrygent, tańczyli słuchacze, zatańczył przechodzący ulicą patrol policji, tańczyła śpiewająca kamienica i cała ulica. Nasz pajączek bawił się wspaniale. Jednak po powrocie do szkoły wolał mimo wszystko uniknąć dalszych podróży na pokładzie kontrabasu. Nocą wyszedł więc w poszukiwaniu spokojniejszego miejsca dla siebie i tym razem trafił do prawdziwego koncertowego fortepianu, który stał w auli szkoły. Odtąd pajączek czuwał, by muchy nie robiły dzieciom psikusów i nie siadały im na nutach podczas prób. Sam ćwiczył cierpliwie na swoich instrumentach, a podczas szkolnych koncertów pierwszy podawał orkiestrze dźwięk A. Nareszcie spełniły się jego marzenia, bo oto mieszkał teraz w prawdziwym fortepianie, w dodatku na scenie sali koncertowej. I tak oto różowy pająk z pianina został koncertmistrzem prawdziwej orkiestry.